Kto ci dzisiaj kibicował? Dzisiaj kibicowała mi moja rodzina, czyli tata i dziewczyna mojego taty Zuza. Mhm. Jaki masz kontakt z Zuzą? Bo mam wrażenie, że ty jesteś taką osobą, którą naprawdę szybko da się polubić. I czy z Zuzą jest dokładnie tak samo? Nie, ja z Zuzą mam bardzo dobry kontakt, my się bardzo dobrze dogadujemy. Nadajemy na takich samych falach, można tak powiedzieć. Jest w porządku. A widzisz, że przy Zuzie tata jest szczęśliwszy? Oj, tak zdecydowanie, jest tak zakochany w Zuzie. Tak się cieszę, że w końcu po tylu latach to szczęście się pojawia u niego na twarzy i ten uśmiech. Widać, że jest zakochany bardzo. Mhm. Odwrócę teraz trochę pytanie, ponieważ jestem przekonany, że tata też ci daje ogrom wsparcia w każdej sytuacji. Też wspaniale wychował waszą trójkę. Powiedz mi, za co mogłabyś mu podziękować? Gdybyś miała tacie? Taki moment, tak jak teraz. No za wszystko. No, tata pewnie wychowywał całe życie, więc naprawdę za wszystko, za wsparcie, za to, że dawał mi te rady, które bardzo mi się przydawały i wyciągałam w nich wnioski, więc za to przede wszystkim. A gdy masz jakieś cięższe chwile, ty wyciągniesz telefon i zadzwonisz do taty? Czy jednak bez przesady mam swoje przyjaciółki? Zależy w jakiej sytuacji, ale generalnie to tak. Tak dzwonię do niego, jak mam jakiś duży problem, ale jeżeli to jest taka moja bardziej prywatna sprawa, że coś po prostu ze mną, to wolę się zwierzyć jakiejś przyjaciółce albo koledze. Albo koledze.